Dominika Dankowska, Nasze Miasto. Zaśnieżone drogi, opóźnione pociągi, problemy z komunikacją. Tak jest w niektórych miejscach w Polsce. Na szczęście nie w Gdańsku. Jednakże synoptycy zapowiadają, że zbliżają się do nas fale mrozów. Zapytaliśmy gdańszczan, czy lubią zimę i jak chronią się przed zimnem. Lubię zimę, ale wie pani, mroźno jest. A jak pani przygotowuje się na takie mrozy? No wie pani, na cebulkę się ubieram. Na cebulkę i to jak pani widzi. W kaptur, czapka wełniana, sweter, widać. No nie przepadam. A dlaczego? Znaczy zależy jaka jest konkretnie pogoda, bo jak jest tak jak dzisiaj, czyli mrozi, no to nie za bardzo. A ma pani jakiś sposób, żeby na takie mrozy się przygotować? No i ubieram się ciepło, szalik, rękawiczki, wiadomo. No bardzo lubię. Lubię. A jaki ma pan sposób na zimę? Jaki? Chodzić, spacerować, śnieg, mróz. Czy lubi pan zimę? Zimę lubię. A dlaczego? Większość ludzi mówi, że zima jest zimna, mroźna i że wolą siedzieć w domu. Proszę panią, każda pora roku ma swój urok, zima również. Tylko po prostu jak jest uciążliwa, jest mokra, to jest nieprzyjemna. A jak jest śnieg, jest mróz, jest bardzo sympatycznie i zdrowo, to najważniejsze. Mówi pan, że zdrowo, a jak się pan chroni, żeby nie zachorować? No proszę panią, tak jak każdy jeden człowiek, nie przegrzewamy się ubiorem, ale taki przymrozek do 5 stopni to wpływa zdrowotnie na organizm ludzki, a cóż tu dużo gada, dziś mamy taką temperaturę, jest bardzo fajnie. Lubi pani zimę? Lubię zimę. A dlaczego? Dlatego, że jest mroźno, świeże powietrze i fajna pogoda. Jeszcze jak słońce świeci, to już jest w ogóle rewelacja. A jaki ma pani sposób, żeby nie marznąć? Ubrać się ciepło.